Raz wymyślono po to, aby nie wszystko działo się naraz. Ulubiony, ukochany wręcz cytat Łukasza Kamińskiego, czyli dzisiejszego mojego gościa, czyli polityka, samorządowca, działacza społecznego, ratownika wodnego, tiktokera, instagramowca, facebookowicza. Czego mi jeszcze zabrakło? No, tutaj takie te główne chyba wymieniłeś. I fana fajnych samochodów. I fajnych piosenek. Ale o piosenkach trochę później. Cześć! Cześć, witaj Przemku. Co nam słychać? Pasmo nieustępców. O, kolejny cytat, którego uwielbiam. No, cały czas do przodu, cały czas. Ja nie chcę jak nic... Jak to powiedział chyba Krzynówek, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak, aczkolwiek jak to mówią, siatkówki nie oglądałem dawno. To boks trzeba, boks. Boks, przepraszam. A teraz modne jest MMA. Podobno. To raczej Fame MMA. Coś tam, że się udają, możliwe. Chyba, że się biją, ale się nie biją i później ktoś wygrywa, jak, ale nie wygrywa. Jak to niektórzy też mówią możliw. Możliw. Nie, co do piłki nożnej, faktycznie za czasów Jacka Krzynówka bardzo miło się oglądało tę piłkę nożną. W gruncie rzeczy dzisiaj za kadencji Paula Sousy też mi się nawet miło to ogląda, aczkolwiek nie przyszedłem, w sumie ty nie przyszedłeś, nie przyjechałeś rozmawiać ze mną o piłce nożnej, tylko o twojej działalności stricte politycznej. Będę to nazywać polityką, mimo tego, że wolisz samorząd, ale jakby nie patrzeć, zostałeś politykiem. I to w wieku 19 lat, bardzo młody wiek. Po co? Na co? Co cię tam ciągnęło do tego, a nie tam... Tego. Przecież to jest trochę rozbieżne. I to bardzo. Mogłeś szaleć, bawić się, cokolwiek robić innego, uśmiechać się i w ogóle. A wszedłeś w strukturę samorządu w gminie Gryfino i nie chciałem powiedzieć, że to cię zniszczyło, ale no, życia studenckiego nie zaznałeś. Tak, aczkolwiek ukształtowało mnie to bardzo mocno. Pokazało... Tak naprawdę, znaczy, jak wygląda ten samorząd, jak to funkcjonuje i jak wygląda dorosłe życie. Ale po co ci samorząd? Tak naprawdę ja nie sądziłem, że zostanę tym radnym. Ta historia zaczyna się w 2014 roku. Tak naprawdę w sierpniu, kiedy właśnie ówczesny kandydat na burmistrza, a przewodniczący Rady Miejskiej, czyli Mieczysław Sawaryn, obecny burmistrz miasta i gminy Gryfino, zaproponował mi właśnie tą kandydaturę, żebym kandydował do samorządu z okręgu, w którym mieszkam, który znam od tak naprawdę wielu, wielu lat, który jest mi bliski, żebym reprezentował tamtych mieszkańców. Pierwsze moje przemyślenie, mówię, przyznam szczerze, że tak jak sobie przypominam, to było ok, podejmę tą rękawicę, bo to było niesamowite wyzwanie. Aczkolwiek nie dawałem sobie dużych szans. Nie sądziłem, że mieszkańcy faktycznie obdarzą mnie tak dużym zaufaniem, takim dużym mandatem zaufania, żebym sprawował tą funkcję. No i znaleźli się odważni. Znaleźli się ponad setka mieszkańców. Czyli duża rodzina. Tego okręgu. No, niestety znaczna część mojej rodziny nie mogła na mnie głosować. Tutaj faktycznie tylko ci najbliżsi, z którymi wtedy jeszcze mieszkałem. Więc tak. A tak to faktycznie w rozmowach z mieszkańcami, bo ja w trakcie swojej kampanii, jak i działalności, bo ja już jakby nie patrzeć nawet w tym 2014 roku, byłem dość aktywnym mieszkańcem, to no obdarzyli mnie tym mandatem zaufania i no, wydaje mi się, że no, wykorzystałem go dobrze. No dobra, ale w wieku 19 lat, ja w wieku 19 lat bardziej... Spoglądałem na to, na którą imprezę pójść, albo nie pójść, bo mi się nie chciało, bo nie lubiłem, nie przepadałem za jakimś gościem, albo za jakąś dziewczyną. A ty w wieku 19 lat myślałeś o czymś innym. Znaczy faktycznie dużo czasu musiałem spędzić nad tym, żeby przeczytać odpowiedni dokument, akt prawny, żeby chciało przestudiować ci się? To. Przyznam szczerze, że tak. Mi się lektur nie chciało czytać. No, lektury mają troszkę inną zasadę i są łatwiejsze w czytaniu niż ustawy, co po niektóre. Dlatego pytam. Ale faktycznie działalność w samorządzie zaraziła mnie troszkę taką kwestią właśnie administracyjną. Spodobała mi się administracja publiczna i zacząłem ją, może to jest duże słowo, ale starałem się ją zrozumieć, bo to nie jest też bardzo łatwe, aby zrozumieć te wszelkie procesy.
No, początki były trudne, to muszę przyznać i tutaj bardzo dużo musiałem czytać, musiałem poznawać dokumenty, ponieważ wiele osób twierdziło właśnie, że taki młody, co on w ogóle tu robi? Gdzie on, po co on tu przyszedł, on się na niczym nie zna. No właśnie, jak to wyglądało, że wchodzisz do urzędu, głównie średnia, tak mi się wydaje przynajmniej, średnia urzędników to jest 30-40 lat. To jest taki spokój w życiu prywatnym ułożony i tak dalej. Ty jesteś w wieku, cofnijmy się o te lata, w wieku 19. Znaczy, może 19 lat. No 19 lat. Wieku... Nie chciałem robić masła maślanego. Nieważne, ważne, że wiemy o co chodzi. Tak. Masz 19 lat. Oni cię widzą jako takiego, za przeproszeniem, łebka, no, który się zna jedynie na grach komputerowych i to wszystko. No dlatego, co po niektórzy się mocno zaskoczyli, kiedy, bo ja zawsze idąc na komisję, bo akurat ja działałem w Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, czyli gdzieś pokrewne tej mojej stałej działalności, oraz każdą uchwałę, każdą decyzję, którą podejmowaliśmy jako radni, jako Rada Miejska, jako organ stanowiący, ja nie tylko weryfikowałem sam z dokumentami, ale również szedłem do naczelników konkretnych wydziałów i rozmawiałem z nimi na temat tej uchwały. I jeżeli czegoś nie rozumiałem, to prosiłem, aby mi wyjaśnili tak, abym to zrozumiał. Bo działaniem samorządowca, działaniem radnego, rady miejskiej nie jest to, żeby usiąść, podnieść rękę, czy wcisnąć odpowiedni guzik i tyle. Nie. Bo to jest odpowiedzialność za każdą uchwałę, za każde głosowanie i za każdą decyzję. Ponieważ ta decyzja przekłada się na życie mieszkańców. Na twoje życie prywatne też się przełożyła. Tak. Jak mocno? Oczywiście pytam o wejście w struktury tego samorządu, tej polityki, no bo gdzieś tam twoje życie prywatne faktycznie nabrało zupełnie innego rytmu. No, faktycznie pojawiło się wiele obostrzeń, czy może rzeczy, przy których musiałem się pilnować, bo ale to, tego wymaga powaga instytucji, którą się reprezentuje. No tak, no nie mogłeś biegać na przykład w kąpielówkach po mieście już. No to już nie wypadałoby, tak. To zdecydowanie by nie wypadało, choć wywołałoby spore zamieszanie i niektórych by zdziwiło. Ale jak w mediach byłbyś ładnie opisywany. Tak. Ale jeżeli bym przed torem show biznesu, to faktycznie nieważne, jak ważne, że mówią. Tu tak. No ja tutaj przede wszystkim jednak działając w samorządzie, skupiłem się na pracy dla mieszkańców. Ale wybraliby ponownie, jak myślisz? Gdybyś tak nie się wiem. Przebiegł? Nie wiem. Chyba wolę się nie zastanawiać i nie iść tym torem. I tutaj idąc torem też innego polityka i cytatem, zawróć się, nie idź tam drogą. Jeden z twoich kolejnych ulubionych cytatów, ja tak patrzę na twoje to życie. To bardziej Rysza. Jeszcze raz? To bardziej mojego kolegi Ryszarda. To jest takie jego... Tak. Tylko, że twój kolega Ryszard z tego co kojarzę nie był tak związany z polityką jak ty. No nie. On jest związany bardziej z ratownictwem, czyli tak. Z kolejną strukturą, w której działasz. Ale tam też jest dużo cytatów. Cytaty to jest taka obrona. Nie wiem, czy obrona. One są mądrościami, które wskazują, jak czasem należy podążać. Kiedy czasem trzeba się zastanowić, kiedy trzeba się zatrzymać, kiedy po prostu czasem nie wypada się wychylać. Ale ta mądrość może być przekłamaniem twojej wiedzy. Bo wystarczy nauczyć się kilku cytatów ich autorów i stosować przy każdej odpowiedzi. Oczywiście. Może tak być. Dlatego właśnie mądrością nie jest to, że coś się mówi i bez sensu, tylko trzeba się zastanowić i mówić z sensem. A cytat może być jedynie dopełnieniem. To wtedy nie zawsze jest sens. Bo jeżeli ktoś ci zadaje pytanie i ty odpowiadasz cytatem, a potem robisz masło maślane z danej odpowiedzi, aby tylko podkręcić, że niby się na tym znasz, to raczej sensu tego nie ma. No nie, dlatego trzeba merytorycznie i tutaj cytat może być jedynie dopełnieniem. Wskazującym, w twoim wypadku to jest tylko sam cytat nieraz. Dopełnienia nie trzeba. Oj. Bardzo często to słyszę. Na przykład, a czemu ty nie możesz? I koniec cytatu. A czemu ty nie możesz? Tak. No to taki cytat bardziej chyba zdanie po prostu. Ale to jest twój cytat. A czemu ty nie możesz? Ja bym sobie to nakleił na ścianę i podpisał Łukasz Kamiński. Nie. Twoje ulubione. Nie, znam wiele innych. No to oczywiście. A co jest napisane pod oknem w pociągu? Nie wychylać się. I tutaj już nie ma u ciebie dopełnienia. No tu nie, jest bo po to prostu... jest wskazanie. To jest akurat cytat i to jest cytat wywodzący się od mojego wykładowcy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam.
pana doktora Surowicza, bo faktycznie w momencie, kiedy prowadzę zajęcia, czy kiedy mamy jakieś spotkanie i ktoś się za bardzo zagalopuje, czy wychodzi przed szereg, no to najbardziej takim dystyngowanym sposobem wyhamowania jest właśnie zapytanie, czy wiadomo, co jest napisane w pociągu pod oknem. I żeby jednak czasem się nie wychylać, żeby zastanowić się. To jest takie głębsze, to nie jest tylko stwierdzenie naklejki, tylko jest to czasem zastanowienie, czy aby na pewno warto było to powiedzieć. Ty jesteś jedynym z moich ulubionych rozmówców pod względem takim, że ja ci zadam jedno pytanie i ty mi odpowiedzią wypełnisz cały odcinek. Ja się o nic nie muszę martwić. No widzisz, i dlatego, czy tylko dlatego mnie zaprosiłeś? Tak, bo nie miałem pomysłu na ten odcinek. Nie miałem pomysłu rozumiem, po prostu. Rozumiem, dziękuję ci, szanuję, że się do tego przyznałeś. Naprawdę jest mi bardzo miło. Jak ważna jest dla ciebie polityka? Ważna. Jest obok mnie. W chwili obecnej jest obok mnie. Obok ciebie jestem ja i twoja kobieta. Jak ważna jest dla ciebie polityka? Łukasz! Jak ważna? Prostych odpowiedzi oczekujemy. Naprawdę. Ty, Boże, ty stałeś się bardzo polityczny. Z tobą nie można rozmawiać normalnie. Można. Można jak najbardziej. Zatem, jak ważna jest dla ciebie polityka? Prosta odpowiedź. Jest. Jak ważna? Istotna. Istotna? Istotna. Jak ważny jest... Okej, okay, dobrze, nie, jest... Czy skalą jedziemy, czy bo... Jak mam ci określić, jak jest ważna? Mogę ci w skali. No to powiem, że to jest około 5. Na ile? Od 1 do 10. Czyli jest tak istotna, ale mniej. Czyli jesteś w stanie w razie W, jadąc samochodem, wyłączyć debatę polityczną na cele wyższe, na przykład podsłuchanie piosenki z Disneya. Tak. Bo słuchasz piosenek z Disneya. Zdarza się. Bardzo często. Zdarza się. Jak włączysz, jak idziemy razem, na przykład włączysz, no to jak najbardziej wysłucham. No, nie masz wyjścia, bo ja włączę, ale jak jedziesz sam, też słuchasz. Zdarza się. Zdarza się, jeżeli już mam w playliście, to jak najbardziej. Może nie to, że tak notorycznie włączam całą playlistę Disneya, ale faktycznie czasem mają fajne piosenki. I to jest fajne. Takie powrót do dzieciństwa, którego de facto nie miałeś. Do młodości. Dzieciństwo to miałem. To i nawet całkiem przyjemne. Do młodości. Przepraszam, no tak, za dzieciaka cię nie znałem, ale do młodości. Do młodości. Młodości nie miałeś, to teraz sobie tym odbijasz. Tak. Pytam stricte o tę politykę, bo wiem, że bardzo ważną kwestią u ciebie są też i nie tyle, że znajomości, ale znajomi, przyjaciele i kobieta. Czy faktycznie moi bliscy odgrywają bardzo istotną rolę? Łukasz! Co? No tak jest, no moi... No dobrze, nie no, poczekaj. A, to jeszcze nie ale coś luźniej, a możesz luźniej odpowiedzieć? Znaczy, no to tak odpowiadam w miarę, wydaje mi się, luźno. W miarę bardzo politycznie. Naprawdę. Bezpiecznie, bo ja wiem, że ty masz zaraz jakiś haczyk przygotowany. Ja muszę tak bezpieczne odpowiedzi tutaj ci dawać, bo to ja wiem, posłuchaj, że można skończyć. Jesteś ja ci szczerze mówię. Jesteś u najlepszego kumpla, który jest reporterem, dziennikarzem i on ci wiem, krzywdy że ty masz nie haczyk, zrobi. I dlatego ja wiem, że ty masz tam haczyki jeszcze w tej karteczce. Ja dlatego muszę bezpiecznie dawkować ci informacje. W życiu haczyk. Prawdę już... ponad wszystko, ale jednak bezpiecznie. No dobra. Znajomi są bardzo ważni. Tak. Polityka jest bardzo ważna. Jest istotna. Istotna. Nie powiedziałbym, że bardzo ważna. No też jest również bardzo ważna. Uznajmy, że jej tu nie ma. Szczerze, między nami. Każdy mój bliski, niezależnie od tego, czy to jest moja partnerka, czy moi przyjaciele najbliżsi, których mam od lat, są naprawdę dla mnie bardzo ważni, bo poprzez to, że dostałem się do samorządu, jak i z tego samorządu wyszedłem, szczerze powiem, moja lista przyjaciół czy znajomych została bardzo mocno zweryfikowana przez życie. I ja doceniam tych, którzy byli ze mną od początku i są do dnia dzisiejszego. Życie zawsze weryfikuje to, z kim się zadajesz, to, kto jakim jest po pewnych sytuacjach, które się zdarzają. I to jest normalne. Mądry człowiek potrafi sobie zadeklarować, mimo tego, że było fajnie, sorry, nie będę z tobą rozmawiać, bo jednak nie tak to miało wyglądać. Chodzi mi też o to, że no z kobietą troszeczkę inne relacje nawiązujesz. I teraz kluczowe... Z kolegami też możesz. Czemu nie? I teraz kluczowe... To już pozostawię sobie do rozmyślenia. Ja pozostanę jednak przy partnerce. Nie, no ja też zostaję przy swojej partnerce i tego się będę trzymać. Pozdrawiamy serdecznie partnerkę Przemka. Bo którą? Nie żartuję, mam jedną. To już on się będzie z tego tłumaczył. Bądź co bądź,
Gdybyś dostał propozycję od obecnego burmistrza gminy Gryfino, bądź od którejś z partii, Łukasz, startuj z nami, dajemy Ci bardzo dobre stanowisko, będziesz zarządzać tym i tym, zapraszamy Cię, bo wiedzieliśmy, że byłeś jako taki fajnym politykiem, ale ładnie wyglądasz. Bo tak jak Ty mówisz, to co nie dopowiesz, to przynajmniej będę wyglądać. To wygląda, tak. Tak. Gdyby Twoja partnerka się nie zgodziła na to, co byś zrobił? Znaczy to, powiem tak, jeżeli by pojawiła się taka propozycja, to przede wszystkim trzeba było się zastanowić i sprawdzić, czy program, który dana opcja reprezentuje... Twoja ulubiona partia, Twój ulubiony człowiek ze stanowiska, wszystko się idealnie zgadza. Chłopie, lepszego programu nie znajdziesz, jak oni mają. Ty lepszego nie stworzysz. Tak. To trzeba. Ale ona się nie zgadza. No to trzeba było przedyskutować. Gruntem jest kompromis i tutaj na pewno... On jest straszny! Czemu? Twoja partnerka się nie zgadza. Nie chce, żebyś był dalej politykiem. Trzeba o tym porozmawiać. Trzeba znaleźć rozwiązanie z każdej sytuacji. Jak ja usłyszałem, Przemek, ja nie chcę. Bo ja będę się bała iść do sklepu w piżamie, żeby nikt mnie nie opisał, bo osobą publiczną znaczy jesteś, nie, no, a ty chcesz dyskutować. Moja partnerka raczej nie należy do tych bojaźliwych. Wręcz wydaje mi się, że odwrotnie jest dość odważną kobietą, więc wydaje mi się, że takich obaw nie miała. Pokazując się z tobą, to ja jestem nawet i odważny, więc posłuchaj, wcale jej się nie dziwię i gratuluję. Aczkolwiek właśnie pytam, nawiązując jakby do tych pytań wszystkich, zdaję sobie sprawę, jak mocno jednak polityka jest u Ciebie w głowie zakorzeniona i jak mocno jest ona usytuowana. I raczej to nie jest 5, tylko nieco wyżej. Bo tak jak Ty powiedziałeś, znajomi, przyjaciele, partnerka są naprawdę bardzo wysoko. Polityka gdzieś tam średnio, ma 5. Ale po tych słowach, które teraz Ty powiedziałeś, że trzeba przedyskutować pewne kwestie, wydaje mi się, że jednak ta polityka u Ciebie jest nieco wyżej. No może na 6, 7, dobrze. Okay. Kierowałbym się na 7 bardziej. Bądźmy, dobrze, faktycznie może ponad średnią. Nie jest ona nadwymiar istotna, bo jeżeli by miało to stanąć na ostrzu noża, no to oczywiście tutaj kwestia rodziny jest, czy po prostu... Nie, znaczy, jest istotniejsza. Wiadomo, wiem prywatnie, wiem co jest dla Ciebie ważniejsze, a co nie. Nie ma tego ostrza, nie ma takiej jakby tego ognia załadowanego wśród Was. No to ale... wydaje mi się, że zawsze jest taka niwa, aby o tym porozmawiać, przedyskutować, wyjaśnić to, dlaczego powstaje obawa i jak należy ją minimalizować. Bo nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma sytuacji raczej, przynajmniej ja się jeszcze z takim nie spotkałem, że jest albo w tom, albo w tom. Zawsze jest jakiś złoty środek, zawsze można znaleźć. Może Ci stanąć i powiedzieć, albo idziesz kandydować, albo ja zostaję u Ciebie. No to wtedy faktycznie będę miał ciężki orzech do zgryzienia. Jeżeli taka sytuacja w ogóle nie będzie. Ale póki co ja nie wiem, czy ja będę kandydował, że tak powiem, więc wszystko jest jeszcze... Rozumiem. Wolisz politykę niż kobietę. No okej, okay, rozumiem. Nie. Pytanie, dobra, kobiety mamy za sobą, wiemy co byś wybrał. Nie ma czegoś takiego u Ciebie, że życie prywatne i polityka. 12 godzin polityk, 12 godzin życia prywatnego. Nie, tu... Ty jesteś politykiem? Znaczy... To, jak Ty mnie oceniasz, to jest jedno. Ja Cię nie oceniam! Ja się nie uważam, nie, w sensie nie mówię w tym negatywnym zakresie. Ja się nie uważam jako polityka, ponieważ nie wykonuję decyzji politycznych, nie tworzę, czy nie kreuję... Ale to jest proste sformułowanie. Polityk zajmujący się... Ale to za tym się kryje znacznie więcej. To właśnie za tym kryje się znacznie więcej i to od tych drobnych rzeczy... Nie zaglądamy w kulisy, zaglądamy w Twoje... A to właśnie przydomek. Od tych szczegółów jak najwięcej zależy. Nie, szczegóły. To na szczegółach jest zbudowany cały świat. Patrz, gdzie dotarłem. Oprócz tego, że jesteś politykiem. Do Twoich marzeń. Nie wiem, czy dobrze mam zapisane. Chciałeś zostać polską aktorką. Przepraszam, nie to marzenie, nie ten nie. Rozmówca. Nie, aktorką polską na pewno nie, choć ale... w kole teatralnym faktycznie działałem. Też jako polityk?
Nie, tam miałem różne role odgrywałem. Faktycznie tutaj dzięki panu Robertowi Janosikowi zainteresowałem się tą kwestią i dlatego też się cieszę, realizując nawet te TikToki swoje, bo jest to trochę dla mnie powrót do tego okresu licealnego. Boże, ty traktujesz TikToka jako... Powrót do młodości. Troszeczkę tak, bo tam fajnie można wcielić się w inną rolę. Nie tą drogą, zawróć. Nie, ale zawróć. Powiem ci, że jak ja cofnę się pamięcią faktycznie do tego liceum, kiedy my realizowaliśmy z Gryfiadę, zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie pana Roberta Janosika, i to pan Robert faktycznie zaraził mnie tą nutą tej duszy aktorskiej troszkę, gdzie odgrywaliśmy różne role, różne sceny, począwszy od mitologii greckiej, poprzez tam różnych policjantów czy uczniów nawet na zakończeniu roku szkolnego. To było niesamowite przeżycie, które pozwoliło się też sprawdzić w różnych rolach, od komentatora sportowego po Szymona Majewskiego nawet, którego odgrywałem, czy nawet dojrzewologa. Szymon Majewski, a pan Łukasz Kamiński, przepraszam, pan Szymon Majewski, a pan Łukasz Kamiński, dwie zupełnie inne osoby, nie pasujesz mi do niego. A jednak był element łączący. Dlatego na deskach teatru długo już nie zostałeś. Być twarzą polskiego ratownictwa i BMW E60 w sedanie. To twoje największe marzenia? Serio? BMW? Znaczy, co do pierwszego... Z piosenką Ale Jazz i z piosenkami Disneya? BMW? Co do Kamiński! Poczekaj. To się nie łączy. Bo to trzeba rozdzielić, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Jako ratownik może siedzieć BMW. Co do pierwszego, ale nie z takimi piosenkami. Co do pierwszego kompletnie się nie zgodzę. Nie chciałbym być nigdy twarzą polskiego ratownictwa. Dlatego nagrywasz TikToki, jesteś na Instagramie, na Facebooku oraz na innych mediach społecznościowych. Tak, ale to dla siebie. Ale być twarzą polskiego ratownictwa to jest zupełnie co innego. Ale bardzo często jesteś w pomarańczowych ubraniach. Zdarza się, tak. Zdarza się też, że występuje, jeżeli patrzymy stricte medialnie, to faktycznie zdarza się, czyli że występuje panu przed kamerą jako ratownik czy ratownik wodny i daje danym ocenę sytuacji, czy opisuje działania, które zostały podjęte. Aczkolwiek nie chciałbym nigdy zostać twarzą może ratownictwa, bo uważam, że są o wiele bardziej kompetentne osoby, które powinny piastować tą funkcję, które mają o wiele większą wiedzę i ja dopiero, że tak powiem, jestem faktycznie w tym od powiedzmy 11 lat, ale ja wiem, że mam też braki i to nie jest tak, że jestem alfą i omegą, ani wiem, że znam swoje braki i niedoskonałości i wiem po prostu, że są osoby o wiele bardziej wykwalifikowane i kompetentne i to one powinny taką funkcję pełnić i ja dlatego nie chciałbym takiej funkcji pełnić. A co do BMW, faktycznie gdzieś kiedyś przez długi czas bardzo podobało mi się to auto i gdzieś to było z tyłu głowy moje marzenie, aby takie mieć. Co do reszty i muzyki, to już kwestia, jak to mówią, rozwojowa. Nie, no w sumie fajnie byłoby się przejechać z takim BMW z tobą, z zimnym łokciem, jak to mówią przy piosence. To akurat to po lifcie już, to jest takie to fajne opływowe. Nie, no tak, i piosenka to... Disneya, pan Łukasz Kamiński, i Herkules, zimny łokieć. Powiem ci, cała wieś byłaby to nie twoja. Co to nie ja. To na nie. Pewno nie ty. Byłoby pięknie. Takie marzenia trzeba spełniać. Panie Łukaszu Kamiński, czego się pan boi? Czego się boję? Oprócz przejazdu BMW po wsi z piosenką Herkulesa. To jest trudne pytanie, bo ono ma bardzo głębokie przemyślenie. Wydaje mi się, że najbardziej boję się tego, jeżeli moja praca, którą wykonałem i nie tylko moja, bo całego zespołu ludzi, a propos propagowania ratownictwa, propagowania idei niesienia pomocy. Czyli tu już schodzimy z tej struktury politycznej na Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, którym de facto też się zajmujesz. Tak, bo samorząd to jest jedno, jednak z samorządem nie wiąże takich dużych obaw, bo to będzie funkcjonować. To było, jest i będzie lepiej bądź gorzej. Jeżeli mam się bać o samorząd, no to mogę się bać jedynie tego, że faktycznie przejmie je w pełni partyjniactwo i że nie będzie tam woli reprezentowania mieszkańców. To, co powoli się zaczęło dziać, co mnie bardzo niepokoi,
Jeżeli natomiast chodzi o mnie jako Łukasza Kamińskiego, tego co się boję, to, że zniknie idea tej niesienia pomocy, idea rozwoju w zakresie właśnie ratowania osób potrzebujących, to co udało się zbudować przez 9 lat mistrzostw pierwszej pomocy, to co budują szkolne grupy ratownicze, to co propaguje Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze. To mnie chyba najbardziej obawia, jeżeli by to miało się zakończyć, zaprzepaść i w ogóle zapomnieć, jakby to miało zniknąć. Kamiński, jak dziewczyna z tobą wytrzymuje? To jest czasem zastanawiające pytanie. I to nie tylko dziewczyna. To wielu osobom zadaję to pytanie, szczególnie tym, którzy są ze mną od dłuższego czasu i cieszę się, że oni sami wytrzymują jeszcze ze mną. Przecież to jest, jeżeli ty odpowiadasz, jeżeli ona do ciebie się ciebie zapyta, bo często tak się zdarza, kobiety takie są, nie? Że potrafią tak w okresie takim smutnym podejść do ciebie, tak zrobić oczka i się a ty mnie kochasz? To wtedy jej też politycznie odpowiadasz. Nie, no wtedy to jest akurat proste pytanie i krótka odpowiedź. No ja też zadawałem ci proste pytania. Nie, twoje są zawsze nasącone takim haczykiem. U ciebie jest ten haczyk. Ja nie mam haczyka, pamiętaj, że kobiety też mają haczyk. Ale ty masz zawsze smaczek redaktorski tutaj. Ty masz. Pamiętaj, że kobiety zadają nieraz gorsze pytania niż ja w tym programie. Ale dlatego, tak jak się czasem mówi, że z terrorystą można negocjować, z kobietą czasem nie wypada. Co byś odpowiedział? Inaczej, nie co. Jak byś odpowiedział politycznie? Bo ty uwielbiasz odpowiadać politycznie. Nie. Kobiecie. Nie. Tak. Jak byś odpowiedział kobiecie, ale politycznie? Poproszę cię o polityczną odpowiedź. Tylko tutaj, tylko w tym programie. Gdyby ona do ciebie podeszła i zadała ci te wcześniejsze pytanie. Czy ty mnie kochasz? Jak byś odpowiedział politycznie? Ale tutaj nie ma innej odpowiedzi. Politycznie. No politycznie ci popatrz mówię. Się na mnie. Ja się ciebie pytam. Przemysław, z całym szacunkiem do ciebie, ale moje życie prywatne ja zostawiam jednak. No dobra, ale politycznie. Prywatne? Jak ty byś odpowiedział politycznie? Znaczy, ale tutaj jest prosta kwestia, Przemysław. Nie, no wszędzie jest prosta kwestia. Wszędzie można odpowiedzieć tak albo nie i pokazać czarną albo białe. Ale tu się odpowiada słowem... Słuchaj, jesteś ulubieńcem młodzieży, bo uwielbiasz odpowiadać politycznie. Proszę cię, wszyscy na to czekają. Wszyscy na to czekają. Ułóż tak ładnie te zdanie, aby wyszło naprawdę ładnie politycznie. Ja wiem, jak odpowiesz. Ale jakbyś odpowiedział politycznie? Jeżeli miałbym to tak mocno rozbudowywać, tak. No to nie politycznie, tylko rozbudowane. To można powiedzieć, że kogoś cenię ponad wszystko. No to Przemysław, to nie można tak. To się mówi do tej konkretnej osoby, w konkretnym uczuciem w oczach i to się patrzy głęboko w oczy i mówisz, to tak jak to powiedział król Julian de Glory. Kiedy zbliżasz się głęboko twarzą do twarzy, kiedy wasze twarze prawie się już stykają i wtedy patrzysz jej w te oczy i mówisz, jak bardzo ją kochasz. To wtedy jest to naprawdę głębokie uczucie. To wtedy właśnie wydzielane są największe emocje. I to o to chodzi tak naprawdę chyba w tym związku. Zawsze mnie to zastanawiało właśnie, jak twoja deklaracja miłości może wyglądać patrząc na całe twoje życie. Ona, powiem ci, może wyglądać na 100 różnych sposobów. Od prozaicznych tego, żeby ktoś na siebie uważał i powiedzenie tego. Pytam pod względem też polityki. W młodym wieku wszedłeś w politykę, w młodym wieku nasiągnąłeś jakby pewnej struktury życia społecznego, więc twoje życie pewnie miłosne też może troszeczkę inaczej wyglądać. Nie jest takie szalone, jakie być powinno za czasów studenckich. Na pewno moja partnerka musi mieć dużo cierpliwości, bo czasem jak ja wyjdę na miasto, to mi trochę zajmuje przejście, bo chcę porozmawiać z osobami, które znam na przykład, prawda? I które lubię, które cenię, które tego. A że tych osób trochę jednak na tym moim życiu, szczególnie samorządowym, poznałem, to czasem to troszkę trwa. A że ja też jestem z tych osób gadatliwych, to te rozmowy czasem się przeciągają. Dlatego po raz kolejny powtórzę, uwielbiam cię tu sprowadzać, bo cały program mi wypełnisz przy jednym pytaniu. Czyli byłem jako twoja zapchaj dziura troszkę. Nie miałem pomysłu. I tak mówię... Rozumiem. Nie, cenię Przemku szczerość. Naprawdę, bo to się ceni jednak w XXI wieku, jestem, że ta szczerość zawsze, ponad wszystko. Jestem zawsze wobec ciebie szczery, więc niektóre komentarze po prostu... Czasem oszczędnie gospodarujesz tą prawdą, to trzeba ci przyznać. Ładnie powiedziane. I tutaj widzisz, do mnie politycznie możesz mówić, ale do swojej partnerki już nie. Ale z drugiej strony to jest bardzo fajne, bo potrafisz oddzielić życie
zawodowe od życia prywatnego, którego i tak nie masz. Ty jako osoba publiczna życia prywatnego nie masz. Łukaszu, dziękuję bardzo Tobie za te spotkanie, za podróż tutaj i za szczerą rozmowę. To ja dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem gościć u Ciebie i przedstawić troszkę tej mojej historii. Widzimy się wkrótce. Chyba. Nie no, mam nadzieję. Nie no, mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.